Siemaneczko kochani, witam was na kanale Dream Hunter. Co dzisiaj? Dzisiaj jedziemy z moim małym pomocnikiem zobaczyć do sklepu z antykami. Takiego dość sporego sklepu, tam można znaleźć dosłownie wszystko. Chcę wam pokazać, jak wyglądają takie sklepy tutaj u nas. No ten, gdzie jedziemy, plusem jego na pewno jest ogromna ilość rzeczy, którą można tam znaleźć. Minusem niestety ceny. Ceny mają z kosmosu, aczkolwiek non-stop widzicie tam ludzi, którzy chodzą, oglądają, kupują, więc naprawdę te rzeczy mają tutaj zejście i pole zbytu naprawdę przeogromne. Więc co, my lecimy, widzimy się już na miejscu. Trzymajcie się. Słyszał o kocie w butach, a słyszeliście o gęsi w butach. Zobaczcie, jakie mają stylowe buciki, a jakie piękne, mosiężne świeczniki, wow. No i te galony, po prostu coś pięknego. Zobaczcie, jaki piękny, stary zegar, też mosiężny, coś pięknego. Uprzęże do koni, porcelana. To szczerze mówiąc, nie wiem, to jest chyba jakiś młynek, jakiś zaparzacz, coś. Naprawdę piękne, stare rzeczy. Dużo wypchanych zwierząt. Tutaj akurat mamy łasicę. Tu jakaś siatka, nie wiem na co. Porcelana, zobaczcie na ten model statku. No coś pięknego. A takie rzeczy można kupić w wielu miejscach w Irlandii. To jest zdjęcie nadrukowane na kamieniu. Takie płaty skalne tutaj można znaleźć w wielu miejscach. I powiem wam, że to naprawdę robi fajną robotę, tylko że jest bardzo ciężkie, tak? Komody. Więcej starych jakichś jarów czegoś, zobaczcie, na tą lampę. Stare siodło, o, bardzo ładne. Troszkę trzeba by włożyć w nie, żeby je odnowić, ale powiem wam, że byłoby warte na pewno odnowienia, gdyż jest po prostu piękne. Obrazy, ramy, krzesła, różne rzeczy można tu znaleźć. A tutaj niby taka komoda, a tak naprawdę to umywalka. Zobaczcie na to. Powiem wam, że takie rzeczy są znowu w modzie i w wielu domach właśnie takie stare rzeczy montują, gdyż ma to swój urok. Lecimy do następnego pomieszczenia za chwilę, a zobaczcie jeszcze tutaj ozdoba. No coś pięknego. Zobaczcie na tą figurę tego konia. Gdybym wam powiedział cenę, to byście się złapali po prostu za głowę i powiedzieli: o kur... Nie będę wam mówił, ale kosztuje to po prostu krocie. Ale zobaczcie, tutaj jest cały ogród takich właśnie figur tego wszystkiego. No jakkolwiek by to zabrzmiało, to te rogi są naprawdę piękne, spójrzcie. Odnowić trochę tą podstawę, bo podstawa jest dojechana. Aczkolwiek nieduży nakład pracy i można by z tego zrobić naprawdę piękną ozdobę na ścianę. I tak jak mówiłem, znajdziecie tu wszystko, od fontan ogrodowych, przez jakieś stoliki, stare kany na mleko, garnki, po prostu jest tutaj wszystko. Stare baniaki. Spójrzcie na ten dzwonek. I oczywiście mój mały już się tym zainteresował, bo to dzwonek, tak? O, nawet piersiówka jest, zobaczcie. Wiecie, bo nakrętkę zgubiłem. Dużo mosiężnych przedmiotów starych. To do czego było? Nie mam pojęcia. To jakieś na chusteczki. Ogólnie rzecz biorąc, te tukany, czyli symbol Guinnessa, chyba najbardziej uznanego piwa irlandzkiego, jest wszędzie. Wiktorku, już nie dzwonimy, chodź tutaj. Chodź tutaj ze mną. Także te Guinnessy, zobaczcie, to jest stare butelki. Coś dla Roberta. Gdybyś kiedyś chciał się swoich pozbyć, to tutaj mogliby je od ciebie wziąć, podejrzewam. Zobaczcie, no niektóre są pęknięte, niektóre nie. Są naprawdę, zostaw to Wiktorku, naprawdę w fajnym stanie, o. Takie lornetki, powiem wam, że miałem kiedyś w Polsce, właśnie obite skórą. To było coś, to był naprawdę klasyk. Chodź, idziemy dalej. A tutaj jak widzicie, no dalszy ciąg butelek.
przeróżne kształty, kolory, marki. Oczywiście uprzęże od koni stare, ale fajne. Zobaczcie, to wygląda na ręczną robotę. Ale co to jest? Robert, tutaj liczę na Ciebie, może Ty powiesz coś więcej na ten temat. Malowidła na kawałkach drewna, coś pięknego. Ja uwielbiam takie stare rzeczy i czasami po prostu lubię się poszwędzać po takich rzeczach. O, stare heblarki, proszę. A jeszcze w idealnym stanie. Stawki, wszystko. W takich miejscach można znaleźć dosłownie wszystko. Wiktorku, to zostawiamy, tego nie wolno ruszać, tak? Nie wolno, serduszko. Spójrzcie. Spójrzcie na te świeczniki. Coś pięknego. Wiktor, zostaw to. Zobaczcie sami. Lecimy dalej. Co Wam chcę pokazać? Spójrzcie. To jest laska, ale to nie jest zwykła laska, tylko to jest tak zwana laska bojowa. Przy pomocy takich lasek kiedyś były regularne bijatyki. Możecie sobie to wyobrazić? O, spójrzcie, właśnie Guinness, wspomniany wcześniej tukan. One są dosłownie wszędzie. Po prostu są wszędzie. Zobaczcie, jakie cudeńka tu wiszą. Wiktor, zostaw to. Spójrzcie na tą porcelanę. No coś pięknego. I ona jest wszędzie. Tutaj akurat można bardzo dużo. A kiedyś znalazłem tutaj prześmieszną figurkę, że Wam powiem. Była to figurka Hitlera. I kiedy dotykałeś mu ręki, to robił Sind Heil. No przepraszam bardzo, że to mówię, ale takie coś tutaj kiedyś leżało na półce. Spójrzcie na to. To jest naprawdę stara rzecz. Lecimy dalej. No i wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Zobaczcie sami. Nie wiem, to się jakoś otwiera chyba. To pudełko, aczkolwiek nie potrafię go otworzyć, więc zostawię. Zobaczcie, jakie piękne, mosiężne dzbaneczki w różnych rozmiarach. Spójrzcie. Wiktor oczywiście zaraz znalazł konika z bryczką. Przepięknego. Spójrzcie. Tutaj następne jakieś pudełko. Czekaj, co my tu mamy? Zostaw. Zabieraj rękę. Proszę, spójrzcie na to. Do czego to mogło być? To jest jakiś miernik. Zostaw, Wiktor. Idziemy dalej, chodź. Tutaj barometr. No przepiękne rzeczy są. Kochani, a pamiętacie takie butelki do robienia wody sodowej? W Polsce kiedyś były bardzo modne. Dodawało się naboje takie z CO2 i robiło się, a tutaj zobaczcie, kolejne wypchane zwierzęta. Ciężko je tutaj zobaczyć przy tym świetle, ale myślę, że coś tam zobaczycie. Figurki. Pamiętam, jak moja mama miała takie podobne. No piękne, piękne rzeczy. A zobaczcie na to koło sterowe. Jakie ogromne. Coś pięknego. A tutaj bardzo, bardzo stary Singer stoi. Dla niektórych takie maszyny mają naprawdę wielką wartość. Są ludzie, którzy dają wiele pieniędzy za coś takiego. Spójrzcie na te stare komody. Jakie to piękne wszystko. Nie, trzymaj rączkę. Tutaj Cię nie mogę puścić, bo jest, wiesz, za dużo szkła. Spójrzcie na to. Spójrzcie, no nawet chodząc tutaj już, to ma naprawdę ogromny urok, a tutaj pełno przepięknej porcelany, mosiądzu, wszystkiego, no naprawdę. Nie wiem, w którą stronę patrzeć. No spójrzcie, jesteśmy w dalszej części ogrodu, zobaczcie. Figurka na figurce i powiem Ci, że tutaj w tym sklepie, powiem Wam, tutaj non-stoper jest pełno ludzi. I te figurki także im schodzą, a taki byk jak tam stoi w oddali, ja później podejdę bliżej, Wam pokażę, to jest kwestia około 2-3 tysięcy euro za jedną taką figurkę. Tutaj następne, o, trzech króli, trzej królowie, proszę. Tutaj bardziej takie święte figurki. No naprawdę ładne rzeczy. O, kolejny wypchany ptak. Spójrzcie na cenę. 300 euro za taką sowę śnieżną. Naprawdę, ceny to mają kosmiczne tutaj, ale no rzeczy też mają przepiękne. Zobaczcie sami. To nie wiem, co to jest, ale robione z takich koralików. O, i kolejna butelka na wodę gazowaną. Tutaj mamy jakieś stare siodła, przepraszam, siedzenia, lampy, garnki. No oczywiście to ma swój urok, tak? Powiesić sobie taką lampę teraz przed domem, to naprawdę coś fajnego. Tu zobaczcie, jaki zestaw patelni. Od najmniejszej do największej. A, piesiu. Mały tu ptusia. On lubi tutaj chodzić. Zobaczcie na te stare znaki.
drogowe. Tutaj znajdzie się wszystko. Przed chwilą miałem nawet zrzuty jeleni. Uważaj, serduszko, tutaj, bo tam nie przejdziesz. Tutaj chodź, tutaj przejdź, tutaj. To jest stare piece nawet. Jezus, to wszystko idzie tutaj. Dosłownie wszystko można tutaj znaleźć. Idź, serduszku. A figurek, co nie? Zobaczcie. Krasnale, osiołki, Budda, psy. Tu jeszcze inny Budda. No, w którą stronę tu patrzeć? Spójrzcie. O! Mój kolega kiedyś restaurował taki rower. Powiem wam, że opłaciło się. No nie mogło zabraknąć oczywiście też i konia wyścigowego, że jak wiadomo w Irlandii jest to jedna z bardziej popularnych rozrywek i sportów. Wyścigi konne i wyścigi hartów są wszędzie. Spójrzcie, jakie piękne to wszystko. Lwy. Przecudne. Tutaj następny koń. Zaraz będziemy przechodzić koło tego byka, co wam wcześniej pokazywałem. To zobaczcie, jakie piękne zegary słoneczne z Mosiądzu. Piękne, zostaw. Naprawdę coś pięknego, ale cena masakra. To jest byk, o którym wam wcześniej wspominałem. Spójrzcie na cenę. 2750 euro za takiego stalowego byka, który wcale nie jest aż taki duży. Tutaj macie starą ławkę.